niedzielę 14 stycznia 2018 roku w całej Polsce i na całym świecie po raz 26 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 120 tysięcy wolontariuszy, ponad 1700 sztabów, imprezy, koncerty, licytacje. Wszystkie informacje o finale na stronach www.org.pl. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Siema, Jurek Owsiak. Nie byłoby tego biegu, gdyby nie organizatorzy Damian Gąsiewski i Sebastian Peret. Damianie, zdziwiony, zadziwiony, nie ukrywam, już mamy 6 tysięcy. Tak, zebraliśmy bardzo dużą kwotę. Skarbonki mamy do połowy pełne, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej i zbierzemy bardzo, bardzo dużo pieniędzy. To nie jedyna pierwsza akcja wasza, gdzie się włączacie. Tak, to nie pierwsza, ale też na pewno nie ostatnia akcja. I tutaj, tak jak wspomniałeś o organizatorach na początku, to rzeczywiście ja, Damian, jako może pomysłodawcy i koordynatorzy, ale to przede wszystkim sztab młodych ludzi, którzy tutaj dzielnie od 6 rano dziś i już wcześniej, wczoraj, przedwczoraj przygotowywali trasę do biegu i to oni również są organizatorami, może nawet łącząc wszystkie siły większymi od nas razem wziętych. Także wielkie brawa i gratulacje dla nich. Muszę to zapytać, Damianie, ponieważ pomysł rodził się tak naprawdę w ciągu 48 godzin i ty jesteś człowiekiem na dowód tego, że wszystko da się zrobić. Jeśli są tylko osoby, które chcą pomóc i mają dobrą wolę i serce, może taki bieg stworzyć. Proszę Państwa, pierwszy bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu został otwarty. Ponad 150 uczestników biegnie w tymże biegu, a trasa biegu liczy 4 km i jest poprowadzona ścieżkami Górki Cyranowskiej.
pobiegu. Dziękujemy gorąco, brawo! Katarzyna Sumiec. I jeszcze raz powtórzmy, trzecie miejsce Netag i uwaga, Artwich Team 88, drugie miejsce Małgorzata Angielska, SSD Jedynica i pierwsze miejsce Katarzyna Sumiec, zabiegani Mielec. Filip Zarema, zapraszam do Ciebie. Drugie miejsce zajął Paweł Dulik, LKS Stary Mielec. I pierwsze miejsce Jacek Żądło, Joy Fitness Club. Panowie otrzymują statuetki od firmy Tarapat, od organizatorów oraz voucher od Bosman Wyzysko. Alicja. Alicja, włóż swoją łapunię do środka i mieszaj. Jeszcze jedna się dajcie. I. Pani z numerem 119, pani Sadowska, czy jeszcze tak? Jest, nawet pani Bożena, Ocerki Master. Proszę bardzo. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, za to, że tak licznie przyszliście, że chciało się wam biegać. Jesteśmy w szoku, że udało nam się zrealizować w takim czasie tak fajny bieg i że dopisaliście. Dziękuję wszystkim partnerom, sponsorom, patronom medialnym, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego biegu. Także zapraszam na stronę internetową Klubu Młodych Liderów, tam będzie fotorelacja. Zapraszam też na facebookowe wydarzenie, na którym pewnie większość was już jest. Będzie można zobaczyć się na zdjęciu, polec sobie to zdjęcie, zostawić na Facebooka, czy cokolwiek innego, więc sobie mieć pamiątkę. Dziękuję bardzo gorąco za udział wam i dziękuję wolontariuszom, którzy włożyli to wydarzenie naprawdę ogrom swojego serca. Zbieramy się do nowa. Albo na dalszą część orkiestry pomocy. Proszę. Szósty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Możesz nas wesprzeć bez wychodzenia z domu. Wejdź na stronę wpłacamwost.org.pl i przekaż dowolną kwotę na nasz cel. Inkubatory, stanowiska do resuscytacji noworodków czy pulsoksymetry, te i setki innych nowoczesnych urządzeń trafią do polskich szpitali dzięki Twojej pomocy. Siema, Jurek Owsiak.